Ministerstwo Zdrowia codziennie podaje rosnące statystyki dotyczące nowych zakażeń koronawirusem. Epidemia zmienia naszą rzeczywistość, a najlepiej było to widać w ostatni weekend na ulicach. Tczew niemal całkowicie opustoszał. W kilku miejscach można było zobaczyć pojedynczo spacerujące osoby. Wszyscy starali się włączyć do akcji Zostań w domu. W całym kraju trwa mobilizacja. Komunikaty zachęcające do pozostania w domu ogłaszane są przez jeżdżące po mieście patrole Straży Miejskiej. Dla Państwa bezpieczeństwa, monitorowanie się i pozostanie w domach. W sobotę w powiecie tczewskim doszło do jednego naruszenia zasad kwarantanny. Jednak w większości przypadków osoby przebywające na kwarantannie stosują się do zaleceń służb. Policjanci apelują do wszystkich osób, mieszkańców naszego powiatu, o zachowanie rozsądku. Zostańmy w domu w tym czasie dla nas trudnym, tak żeby zwiększyć własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dziadków. Dbajmy o to wszystko, bo to jest najważniejszy ten czas, żeby zostać w domu i tak, żeby nikomu się nie stała krzywda, nie zachorował na koronawirus. Bo to najważniejsze. W sytuacji, gdzie policjanci zauważą, gdzie dojdzie do grupowania osób, tak jak w Polsce były przypadki, gdzie będą grupować się osoby, w tym również młodzież, taki komunikat z naszych radiowozów będzie usłyszany przez te osoby. Wiadomo, zwiększa to nasze bezpieczeństwo, a przypomnienie o takich sytuacjach na pewno też zadbamy o bezpieczeństwo tych osób, ale też wszystkich osób, które są objęte również kwarantanną. Dlatego apelujemy do wszystkich jeszcze raz o rozsądek, zachowanie zgodne z własnym zdrowiem, też zdrowiem innych osób. Jeszcze raz zostańmy wszyscy w domu, stosujmy się do kwarantanny, tak żeby nie było żadnych niepotrzebnych później kar. Przypominamy, że kara za złamanie kwarantanny obecnie wynosi 30 tysięcy złotych. W newralgicznych sytuacjach, gdzie dojdzie do już przestępstwa, czyli narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, jest to kara już przestępstwa zagrożona od 6 miesięcy do lat 8.